Do zabiegu kwalifikują się wszyscy chorzy, którzy mają zmiany nieresekcyjne, czyli tutaj chirurg nie jest w stanie usunąć tych zmian. To są odpowiednio bardzo rygorystyczne kryteria pomocy czy możliwości zabiegu operacyjnego. Wszyscy ci chorzy, u których też wyczerpano inne standardowe metody leczenia, bo mówimy tutaj o chorych, którzy generalnie klasyfikowani są w dwóch takich dużych grupach. To są chorzy z pierwotnymi rakami wątrobowo-komórkowymi, u których nie można wykonać zabiegu operacyjnego, nie można też zastosować przeszczepu wątroby ze względu na wieloogniskowość choroby lub dużą wielkość zmiany, czyli odpowiednie tutaj kryteria wielkości, klasyfikują tego pacjenta do radykalnego zabiegu operacyjnego lub wręcz do przeszczepienia narządu. W tej grupie, w której chirurg nie jest w stanie pomóc, ci pacjenci zdecydowanej większości, którzy są, nadają się do tego typu zabiegu, oczywiście po spełnieniu pewnych kryteriów włączających do tego leczenia. Te kryteria wyłączające są dosyć obszerne. Natomiast drugą grupą pacjentów, u których tego typu zabiegi możemy wykonać, to są oczywiście pacjenci ze zmianami przerzutowymi, którzy praktycznie dominują w grupie pacjentów poddawanych tego typu terapii. Jak wiemy, przerzuty do wątroby to jest ogromny problem onkologiczny. Praktycznie większość z nowotworów takich jak jelito grube, jak pierś, jak czerniak, w pewnym momencie dają przerzuty do wątroby. Także ilość pacjentów, którzy mają przerzuty do wątroby w stosunku do pierwotnych raków wątroby, jest zdecydowanie na korzyść tych pierwszych. Także tutaj ta grupa, oczywiście po spełnieniu kryterium braku możliwości resekcji, zmian i wyczerpaniu standardowych metod leczenia, są bardzo dobrymi kandydatami po spełnieniu oczywiście tutaj warunków wykonania tego typu zabiegu. Generalnie pacjenci, którzy mogą być poddani zabiegowi radioembolizacji, to są pacjenci, u których zmiany przerzutowe są tak zwane hiperwaskularne. Polega to na tym, że są to zmiany, które są bardzo dobrze unaczynione. Tylko takie zmiany mogą być poddane radioembolizacji. No, tutaj warunek ten jest bezwzględny, ponieważ zmiany, które nie mają naczyń, które nie mają rozbudowanej sieci naczyń, no niestety nie mogą być radioembolizowane, bo nie mamy wtedy gdzie podać mikrosfer znakowanych ITREM i cały efekt leczenia no, nie mógłby być osiągnięty. Także tutaj musimy przestrzegać tej żelaznej zasady, że każdorazowo musimy ocenić, czy zmiany, które są w obrębie wątroby, są dobrze unaczynione, w jaki sposób są unaczynione, jakie tętnice doprowadzają krew do zmian w obrębie wątroby. Bo nie tylko tętnica wątrobowa, mogą być jeszcze dodatkowe naczynia patologiczne, które mogą być z innych naczyń trzewnych, mogą doprowadzać krew, także tutaj jest to dosyć złożona procedura identyfikacji naczyń doprowadzających krew do zmian w obrębie wątroby, zmian nowotworowych.